Sponsorem jest porównaj.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najsłynniejszych zniszczonych miast. 10 Petra, ruiny miasta Nabatejczyków, którego rozkwit miał miejsce w czasach antycznych. Petra słynie z licznych budowli wykutych w skałach. Sami Nabatejczycy zwali Petrę Rakmu, co oznacza wielobarwna. Na kartach Pisma Świętego Starego Testamentu miejsce to występuje pod nazwą Sela. 9 Persepolis, miasto w starożytnej Persji założone przez Dariusza I. Miasto w czasach Achemenidów pełniło funkcję jednej z czterech stolic Imperium Perskiego i służyło jako ceremonialna stolica państwa. W roku 330 przed naszą erą zostało zdobyte przez Aleksandra Wielkiego. Oceniono, że było najbogatszym miastem pod słońcem. 8. Palmira, miasto w Syrii, w muchawazie Hims, założone w oazie w północnej części pustyni syryjskiej u podnóża masywu Jabal Abu Rudżmain. Starożytne ruiny Palmiry, położone nieopodal współczesnego miasta, wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W maju 2015 roku Palmira została zajęta przez terrorystów z tak zwanego Państwa Islamskiego, którzy rozpoczęli stopniowe niszczenie stanowisk archeologicznych i starożytnych zabytków. 7. Kalhu. Starożytne miasto w północnej Mezopotamii na wschodnim brzegu rzeki Tygrys, stolica Imperium Asyryjskiego. Obecnie stanowisko archeologiczne Nimrud. Stanowisko Nimrud zasiedlone było już w czasach prehistorycznych. Miasto Kalhu założone zostało dopiero około 1280 roku przed naszą erą. Z asyryjskim miastem Kalhu identyfikowane jest wzmiankowane w Biblii miasto Kalach. 6. Wielkie Zimbabwe. Największa budowla okresu przedeuropejskiego w Afryce. Na południe od równika leżą 25 km od prowincjonalnego centrum administracyjnego i 250 km na wschód od stolicy Zimbabwe, Harare. Kompleks ruin zajmuje powierzchnię około 750 hektarów. Prawdopodobnie była to świątynia, ale nie wiadomo, co tam się działo. Bardzo możliwe, że mieszkali tam ludzie jak w mieście. 5. Tanis, starożytne miasto w Egipcie w północno-wschodniej Delcie, około 1670-1570 roku przed naszą erą, silnie ufortyfikowane przez Hyksosów. Kolejny okres rozkwitu przeżyło Tanis pod rządami Ramzesa II. W filmie Poszukiwacze zaginionej Arki Tanis był ostatnim miejscem przechowywania Arki Przymierza, którą ukryto w tajnej krypcie. Filmowe Tanis było błędnie określane jako zaginione miasto zniszczone podczas burzy piaskowej, odkryte dopiero w 1936 roku na wybrzeżach Kairu. 4. Angkor. Największa, najważniejsza i najbardziej znana świątynia w kompleksie Angkor, położona w prowincji Siem Reap w Kambodży. Jeden z największych skarbów Angkor Wat to kamienny aras, ciągnący się na długość ponad 900 metrów, na którym widnieje prawie 20 tysięcy postaci przedstawiających realistyczne sceny. Jest to najlepiej zachowany przykład architektury Khmerów. 3. Pompeje. 24 sierpnia 79 roku wybuchł wulkan Wezuwiusz. Na położone 20 km od Neapolu Pompeje, jak podają źródła, jedno z najładniejszych rzymskich miast, spadła lawina popiołu wulkanicznego. Na Pompeje posypał się deszcz rozrzeżonych kamieni i skał, których ciężar powodował wiele zawaleń. 2. Machu Picchu. Słynne, położone w Andach, najlepiej zachowane miasto Inków, znajdujące się w odległości 112 km od Cusco. Powstało w XV wieku za panowania jednego z najwybitniejszych władców Inków. 1. Atlantyda, mityczna kraina, która miała być miejscem istnienia rozwiniętej cywilizacji, zniszczonej przez serię trzęsień ziemi i zatopionej przez wody morskie w 9. tysiącleciu przed naszą erą. Jako jedyny opisał ją w swoich traktatach Platon, tworząc niemalże utopijny obraz harmonijnie i pokojowo rządzonej krainy, gdzie niczego nie brakowało. Zaginiona, nieodnaleziona, poszukiwało ją wielu, ale prawdopodobnie miasto nigdy nie istniało, jest po prostu taką wizją idealnego miasta według Platona. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!